Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dębowczanie w ramach projektu Cudze chwalicie swego nie znacie prowadzi ciekawe szkolenia z zakresu kultury ludowej na obszarze cieszyńskiej krainy. Odwiedziliśmy ich z kamerą podczas warsztatów z tradycyjnego zdobnictwa ludowego. Technik mamy bardzo dużo, jako że pracujemy w cyklu spotkań. Dzisiaj pracujemy w scrapbookingu. Czyli tworzymy tutaj konkretnie album z najnowszej kolekcji właśnie Alicji w Krainie Czarów. Między innymi już pracowaliśmy w bloku dekupażowym. Będzie też biżuteria w technice Sospezo. Będzie filcowanie na mokro. Będzie jeszcze praca ze skrzyneczką, która leży tam dalej. Jest to praca z masą 3D. No i dużo jeszcze różności, nawet nie pamiętam, bo na bieżąco się przygotowujemy i dziewczyny uczą się właśnie tych technik zdobniczych. Jak właśnie wygląda ta nauka? Szybko się uczą? Bardzo szybko się uczą. Frekwencja jest, proszę zobaczyć, 100%. Także chyba się podoba dziewczynom i bardzo się rozwijają. Mają naprawdę bardzo wysoki poziom i nowości, które teraz się dzieją w świecie kraftowym. To jak długo tak trwa taka jedna praca? Cykl jest około 6-godzinny. Dostają też pracę do domu, jako że ciężko się wyrobić. Pracujemy do października, także myślę, że będą nadrabiać w domu, bo tutaj pracujemy w blokach 3-godzinnych. I efekty końcowe, gdzie będzie można zobaczyć? Efekty końcowe na pewno na stronie będą umieszczone, bo fotografujemy i robimy całą historię naszych prac. Na Facebooku można wszystko śledzić i gromadzić właśnie cały taki bieg zdarzeń, jak się to dzieje.